Tramwaje będą w Olsztynie i to zgodnie z terminem. Tak 14 stycznia powiedział prezydent Piotr Grzymowicz, podpisując umowę z firmą Progrek na zakończenie projektowania linii tramwajowych. Nowy etap rozpoczynamy. Jestem przekonany, że wyborów dokonaliśmy dobrych. Polska firma, firma z Krakowa, firma z dużym doświadczeniem. Będziemy pilnować oczywiście, ażeby terminy były dotrzymane. Kwota podpisanej umowy to 7,5 miliona złotych. W ramach tej umowy firma ma niewiele czasu na zaprojektowanie poszczególnych odcinków realizowanej inwestycji. Pierwszy termin to jest dokumentacja projektowa na obiegową już została wykonana przez Hiszpanów. My musimy ją zweryfikować, wykonać do nich przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje i to jest pierwszy termin 35 dni. W sumie na wszystkie projekty Progrek ma 140 dni. Wszystko po to, by zdążyć w terminie ze wszystkimi pracami. Bo chcielibyśmy praktycznie wiosną przejść do fazy realizacji całego zadania i w połowie roku 2015 być gotowymi z naszą linią tramwajową. Również 14 stycznia Urząd Miasta otworzył przetarg ograniczony na realizację budowy ulicy Obiegowej. Zgłosiło się 11 firm. W marcu będziemy znać wykonawcę.